mogą spać. Trzecie ćwiczenie na triceps po treningu barków. Oczywiście dipsy muszą być zawsze przy tricepsach. Jak myślicie, ile jestem w stanie zrobić pompek teraz na dzień dzisiejszy? Może 123 kilo. Słuchajcie, właśnie zakończyłem trening barków i tricepsów. Trening tricepsów chciałem Wam pokazać. Ostatnio były bicepsy, także żeby był komplet, musi być też triceps. Zrobiłem oczywiście 3 ćwiczenia po 2 serie, w tym jedna seria robocza. Najpierw były wyprosty z hantlą, prostowanie na wyciągu i dipsy oczywiście. Dipsy są najlepsze na tricepsy, także uważam ten zestaw za bardzo fajny. Nie robię obecnie wyciskań francuskich, chociaż też są bardzo dobre. Tam mam lekki uraz łokcia już kilka miesięcy. Także Francuzów unikam. Także zapraszam do oglądania. Pamiętajcie, 6 serii na biceps, 6 serii na triceps i mamy wielką łapę. Trzymajcie się, na razie. Proszę, trzymanie chwilę w tej fazie. Dobra, słuchajcie, trzecie ćwiczenie na triceps po treningu barków. Oczywiście dipsy muszą być zawsze przy tricepsach. Jak myślicie, ile jestem w stanie zrobić pompek teraz na dzień dzisiejszy? Może 123 kilo. Zobaczymy. Przy tych pompkach ważne jest, żeby trzymać kół jak najbardziej pionowo do ziemi. Im bardziej się pochylimy, tym bardziej pracuje łatka. A dzisiaj robimy triceps. To zaczynamy.